historyczny moment w moim życiu, spełniam swoje jedno z marzeń. Wypożyczam samochód w Stanach Zjednoczonych. To był zawsze mój goal, żeby wziąć sobie kiedyś samochód i po prostu pojechać gdzieś. A że musimy dostać się do Vegas i w sumie jest to jedyna opcja w rozsądnej cenie, bo loty są w takich cenach i to jest nasz samochód. W ogóle jesteśmy w szoku, bo wybierałyśmy po prostu w najbardziej rozsądnej cenie, żeby też nie przepłacać, a samochód w ogóle mamy na... Pani z okna pewnie ma nas za wariatki. Mamy samochód z Waszyngtonu, jesteśmy w Kalifornii, a jedziemy do Nevady. Ale kombo. Pierwszy przystanek na drodze, jesteśmy w In-N-Out'cie. Pierwszy raz podczas tej wizyty w Stanach. Michalina, w ogóle to byłaś pierwszy raz, nie? Jesteś w In-N-Out'cie. Patrzcie, jakie można sobie tutaj kupić cute koszulki z In-N-Out'a. I w ogóle tu jest tak pusto, to jest idealny In-N-Out do zdjęć. My zawsze jak chcieliśmy zrobić zdjęcia, to było tyle ludzi. Ponad połowa drogi za nami. Jesteśmy teraz w takim amerykańskim, typowym amerykańskim zakątku. Proszę, tu jest Starbucks, Burger King, Panda Express, IHOP, pod którym stoimy. I to jest tak pośrodku niczego, dosłownie jak wyjedziemy z tego zakątku i wrócimy na autostradę, nie ma wokół nic. Czujemy się jak w jakimś amerykańskim filmie. Patrzcie, spełniam swoje marzenie i wjeżdżam na drive'a do Starbucksa. Oh my god! Ja chyba chcę matcha. Matcha? Mhm. California dreaming, on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Moi drodzy, jesteśmy w pokoju. W ogóle śmieszna historia, bo nasz pokój został upgrade'owany. W ogóle nasz hotel został upgrade'owany, ale to opowiem wam, jak się ogarnę i będę, wiecie, gotowa do życia. Pokażę wam tylko tyle. Tutaj jest nasz salon. Tak to wygląda. Tu mamy widok na hotel drugi, bliźniaczy, bo my jesteśmy w tym Encore, tym jakby nowszym. Mamy zachód słońca i tutaj mamy basen. W sobotę na pool party grają The Chainsmokers, o czym w ogóle nie wiedziałam, więc załapiemy się na dwa koncerty. Tak wygląda nasz pokój. Tutaj mamy łóżko. Oh my god! Za nami cała ekipa Justina, reżyser, fotograf, tancerz, a także taki. Oficjalnie witam się z wami z Vegas. Chciałam w skrócie opowiedzieć wam, dlaczego tutaj w ogóle jesteśmy i co to jest za wydarzenie. Dlatego, że to nie jest po prostu zwykły trip do Vegas. Tak naprawdę cały nasz wyjazd do Stanów Zjednoczonych był spowodowany tym jednym eventem. Jakiś czas temu udało mi się kupić bilety na event Justin Bieber and Friends, trzydniowy event w Vegas. Więc tak, jesteśmy tutaj 3 dni. Wczoraj, pierwszy dzień, czyli premiera filmu Justina Biebera, gdzie byli jego tancerze, był jego fotograf, którzy też jakby pomagali reżyserować cały ten film, Justin Bieber Our World, pokazuje przygotowania do koncertu, który miał miejsce w Sylwestra. Dzisiaj pool party, na którym będzie The Kid LAROI, którego możecie znać z hitu Stay z Justinem Bieberem. Jeszcze taka mała wstawka a propos miejsca, w którym jesteśmy.
dlatego że event ten polegał na tym, że można było sobie wybrać jeden z 5 chyba hoteli w Vegas, tam były różne progi cenowe, kupowało się bilet jakby razem z noclegiem, więc jakby w cenie tego biletu, który się kupowało, był nocleg 3-dniowy i te wszystkie eventy, które mamy tutaj. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale naprawdę mam wielkie szczęście i bardzo dziękuję najprawdopodobniej organizatorom, dlatego że pierwotnie miałam zakupiony inny hotel i wybrałam taką cenę pośrodku, wybrałam hotel Caesars Palace, czyli on jest dosłownie gdzieś tutaj obok, możecie znać ten hotel głównie z filmu Cats Vegas na przykład. Około miesiąc temu dostałam maila, że mój hotel został upgrade'owany. Zostaliśmy upgrade'owane do hotelu Wynn & Encore, czyli do najdroższego pakietu, jaki istnieje w ogóle, jeśli chodzi o ten event Justin Bieber & Friends. Tutaj upgrade'owali nas do jakiegoś super pokoju, nie do takiego zwykłego, tylko mamy taki pokój o wiele większy niż standardowy, więc wielkie podziękowania. Nie wiem jak to się stało, nie wiem czy ktoś tam jakby sprawdzał dane osoby, kto przylatuje, może zauważyli, że lecimy aż z Polski, nie mam pojęcia, ale bardzo dziękuję, bo jest to wielkie wyróżnienie, że tak naprawdę cały nasz experience został upgrade'owany, a oprócz tego jeszcze na wejściu odbierając wczoraj opaski, pan powiedział do nas, że my jesteśmy VIP, dostałyśmy opaskę VIP. Tak naprawdę nie sądziłam, że takie rzeczy będą się tutaj działy, że tak to się wszystko potoczy, dlatego jestem bardzo wdzięczna. To jest takie spełnienie moich marzeń w wieku 15 lat, 14. Myślę, że nigdy nie pomyślałabym o tym, że kiedyś, nie dość, że polecę sobie do Stanów moich wymarzonych, to jeszcze przylecę tutaj i sama się dowiozę, że tak powiem, do Vegas na koncert Justina Biebera, który będzie miał miejsce w sobotę, ale to będę was update'ować na całym tym vlogu. Także nie mogę się doczekać, bo dzisiaj będzie The Kid LAROI. Akurat bardzo lubię. Poza piosenką Stay znam też inne, także cieszę się bardzo. Życie jest naprawdę nieprzewidywalne i naprawdę jesteście w stanie osiągnąć wszystko, co sobie tylko wymarzycie, albo nawet nie wymarzycie, bo ja nawet nigdy nie pomyślałam, że będę w takiej sytuacji, że przylecę sobie do Vegas na koncert Justina Biebera. A to jest mój look. Wszystko jest pomarańczowe. Po raz drugi dzisiejszego dnia. Jem pizzę, którą jadłyśmy w Stanach 2 lata temu. I Alina ma sałatkę, która też wygląda pysznie. Do picia herbatka mrożona. Nie no, cute, serio. Serio, przepysznie to wygląda. Damn, it feels like fall, oh my goodness. Hey-oh! Let's get it in! Za godzinę dopiero otwierają wejście, a my już umieramy. Dzisiaj The Chainsmokers na basenie nas wykończyli. Naprawdę. More party in the USA, prawdziwe. Moi drodzy, za chwilę zaczynają wpuszczać do klubu. Za około 2 godziny występuje Jaden Smith, a o 1:00 Justin Bieber. Szczerze powiem, jestem padnięta jeszcze przez dzisiejsze pool party. Nie mam siły, ale jak sobie przypomnę, że jest to główny powód mojego wyjazdu do Stanów. Ten koncert, na który tyle czekałam i w ogóle na możliwość zobaczenia Justina jeszcze po tym, jak wydał nowy album. Jestem mega podekscytowana. Taki mam w ogóle strój. Taki Vegas vibe. Nie wierzę, że dzisiaj zobaczę Justina Biebera. Don't you?
sure as the stars in the sky. I need you to shine in my life. You're the only girl I see. From the bottom of my heart, please believe you're all that matters to me. All right, this next song is one of my favorite songs. And it goes like this. You know I try, but I don't do too well with apologies. Cause I just need one more shot at forgiveness. Is it too late now to say sorry? Take me with the good and the ugly. Say I'm not going anywhere. Take me as I am. Swear I'll do the best I can, yeah. I've had everything, but no one's listening. And that's just fucking lonely. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous makeup, top, yeah, you a killer. Oh, you're my rock, my Colorado. Got that ring, like Toronto. I get my peaches out in Georgia, that shit. I get my weed from California, that's that shit. The way I breathe you in, texture. I get my peaches out in Georgia, and yes, shit. I get my weed from California, that's that shit. If you ever move on without me, I need to make sure you know. Moi drodzy, my opuszczamy właśnie nasz pokój w naszym hotelu, także chciałam wam na szybko jeszcze powiedzieć a propos wczorajszego koncertu Justina. Grał godzinę, więc uważam, że nie najgorzej. Kid Laroi czy Jaden Smith grali było jakieś 15-20 minut. Niestety zabrakło mi Baby. Miałam nadzieję, że zaśpiewa Baby, bo ostatnio to jest jego ulubiona piosenka i śpiewają wszędzie, na wszystkich możliwych koncertach, eventach. Największy ból i rozpacz, że nie zaśpiewał z Jadenem Smithem Never Say Never. A Jaden Smith w tym samym czasie był na loży, tak zwanej kabanie tutaj. Jakby był, dosłownie oglądał jego koncert, bo grał 15 minut przed nim, nie zszedł do niego, żeby zaśpiewać. Była Hailey, ale ogólnie oni pojechali zaraz po koncercie. Cała ta podróż do Stanów spowodowana tym godzinnym koncertem. Cieszymy się, że to był nasz taki główny cel. Ale oprócz tego mamy super 3 tygodnie w Stanach. Pakujemy się szybko. Nasze walizki tutaj. O, kolejne lustro. I łazienka. Też bardzo ładna. Złota cała. My dzisiaj całe na zielono, aż pan zapytał się nas, czy jest jakiś Green Day, czy o co chodzi. Tak. W międzyczasie jeszcze, jak czekałyśmy, aż ktoś nas obsłuży na check-inie, to stał sobie Nick Demura, który właśnie robił check-out. Także casual day in Vegas. Nie wiemy. Ale to nie działa. Szkoda, jest tak klimatycznie.
taka ciekawostka, w Stanach najpierw składacie karty, wpisujecie PIN i dopiero potem zaczynacie tankować. Wzywałyśmy pomoc 10 razy, ale nikt nie przyszedł. Nikt nie przyszedł, sobie same poradziłyśmy. Ludzie bardzo dziwnie spędzają czas na stacjach, stoją piknik w samochodzie. Stoją pod otwartym samochodem. Chcę receipt z mojej pierwszej tankowania w Stanach, pierwszego. Thank you. $65 za pełen bak. Edukacyjna wycieczka. Jest $5 za co, za litr to jest? Gal. Mhm. Tak. 4,65. A to mają jakieś inne przyczyny. Czekamy na zamówienie. Prawdziwe amerykańskie życie pan koło nas rozwiązuje krzyżówki sobie.